Trener Edward Lorenz sięgnął więc po Macieja Mizie, który przez 5 miesięcy leczył kontuzję i który w jesiennym meczu w Warszawie strzelił 2 gole. Jestem bardzo zadowolony, że trener mi dał szansę. Będę starał się ją wykorzystać i zadomowić się w składzie jak najdłużej. Mam nadzieję, że dzisiaj wygramy z Polonią, jestem o tym przekonany i będzie to krok do Mistrzostwa Polski. Dariusz Wdowczyk nieustraszony. Niewystraszony. Panie trenerze, czy czuje się pan szkoleniowcem zespołu Rugby 100? Cieszę się i dzisiejsze spotkanie mam nadzieję, że wygramy. Mamy dużą przewagę wzrostu, także w Młynie powinniśmy dominować. No i coś z przyłożenia, myślę, że coś zdobyć, jakieś bramki. Tak. Widzę, że tak zasady gry w tej przyłożyć... gry zespołowej panu panował bezbłędnie. Tak jest. Na poważnie, myślę, że będzie to dobre spotkanie. Chcielibyśmy oglądać takie spotkanie. Mam nadzieję, że kibice, którzy przyszli na stadion Chorzowskiego Ruchu, zobaczą dobry mecz, bo to przede wszystkim o to chodzi. W zespole Polonii Warszawa zabrakło pauzującego za kartki Tomasza Wieszczyckiego. W Ruchu z tego samego powodu Marka Wleciechowskiego. Drugi trener Ruchu, Waldemar Fornalik, demonstrował przed meczem olimpijski spokój. No to jest pytanie czy stwierdzenie faktu? Stwierdzam fakt. No to zgadza się. W związku z tym spokojem możemy zadać pytanie? Bardzo proszę. Kto wygra? No ja myślę, że my. Dlaczego? Po pierwsze, że trzeba wygrać, po drugie, że gramy u siebie, no a po trzecie, no jak nie dzisiaj, to kiedy? Jakub Wierzchowski, ten, który zatrzyma Polonię Warszawa. Mam nadzieję. W jaki sposób? Dzięki bezbłędnej grze. Złożyliście życzenia Krzysztofowi Bizackiemu? Miał wczoraj urodziny. Oczywiście, wszyscy życzyli mu bramki w dzisiejszym meczu. Ale fety nie było i toastu chyba też nie. Nie, w żadnym wypadku. Tomek, dawno nie strzeliłeś bramki? Najważniejsze, żebyśmy wygrali i to będę z tego zadowolony. Chorzowski Ruch białe koszulki rozpoczął od zdecydowanych ataków na bramkę Mariusza Liberdy. Już w 4. minucie Chorzewianie byli bliscy zdobycia prowadzenia. Akcja Mariusza Śrutwy, Krzysztof Bizacki po tym dośrodkowaniu mija się z piłką. Początek spotkania, dosyć szybkie tempo, sporo udanych akcji z jednej i z drugiej strony. Oto atak lewym skrzydłem Tomasza Kiełbowicza, dośrodkowanie i Arkadiusz Bąk był bliski zaskoczenia Jakuba Wierzchowskiego. W 24 minucie oglądaliśmy akcję, po której padła bramka. Zdobył ją jubilat, zawodnik, który skończył w dniu wczorajszym 27 lat, Krzysztof Bizacki. Najpierw Sławomir Paluch, dośrodkowanie, główka Paszulewicza. Tu otrzymuje piłkę Krzysztof Bizacki i z woleja uderza lewą nogą. Fantastyczny gol, 1-0 dla drużyny chorzowskiej. Pierwsza twoja bramka była fantastyczna. No jakoś przełożyłem to z pół obrotu, akurat więcej szczęścia, bo akurat siadło po długim. Kilkanaście minut później Chorzewianie stracili bramkę. Oli Sadebe, Nigeryjczyk, zaatakował prawą stroną boiska. Minął jednego z obrońców. Jego dośrodkowanie trafiło wprost na nogę obrońcy zespołu niebieskich Tomasza Szuflity i po samobójczym strzale 1-1. Chorzewianie mogą mówić o pechu. Ta niefortunna sytuacja nie zdeprymowała zespołu niebieskich. Nadal gospodarze atakowali i oto jak padła druga bramka w tym spotkaniu. Najpierw Sławomir Paluch strzelał, odbitą piłkę przejął Krzysztof Bizacki i 2-1 dla drużyny Chorzowskiego Ruchu. To jest też trochę szczęścia, Mariusz Śrutwa się przepychał tam z obrońcą i tylko do pełni formalności dobijając chyba z kilku metrów. Krzysztof Bizacki zdobył 13. bramkę w tym sezonie, znakomita dyspozycja strzelecka tego zawodnika. Ale Chorzewianie krótko cieszyli się prowadzeniem, bo to znowu pech dał znać o sobie. Strzał z rzutu wolnego Tomasza Kiełbowicza, piłkę dotyka głową Marcin Baszczyński, myląc bramkarza i jest 2-2 w końcówce meczu. Chorzewianie zdecydowanie zaatakowali, Krzysztof Bizacki był bliski do prowadzenia, do zwycięstwa, miał dwie znakomite sytuacje, ale nie zdołał ich wykorzystać. Tak więc mecz zakończył się rezultatem remisowym 2-2. Warszawska Polonia straciła w rundzie wiosennej pierwsze dwie bramki. Mogłeś przechylić szale zwycięstwa, w końcówce miałeś dwie doskonałe sytuacje, które zresztą sam wypracowałeś. No przy pierwszej na pewno sam sobie zawiniłem, to że tego nie strzeliłem, byłem praktycznie na czystej pozycji.
No drugą chciałem przymierzyć po drugim słupku, minimalnie chybiłem, no i żal tego, że tego nie wykorzystałem. Włożyliście sporo sił w ten mecz, a jednak nie macie pełni satysfakcji. No tak, no, gdy się remisuje na własnym stadionie, trudno mieć satysfakcję. No, musimy wygrać, żeby coś osiągnąć i powoli to ten cel, który założyliśmy sobie przed rundą, ucieka. Był to mecz Krzysztofa Bizackiego? Nie, na pewno nie. Zagraliśmy całą drużyną, dużo żeśmy na pewno włożyli w to wysiłku, no ale coś, no, trudno pogodzić się z tym remisem, no ale o tym jutro nikt nie będzie pamiętał, w jakim stylu liczą się, tylko liczyć tylko punkt, no i no, będziemy ten mecz analizować. No cóż, można powiedzieć, że jak to stare przysłowie mówi, lepiej dwóch rannych niż jeden nieżywy. Remis, który tak naprawdę powiedziawszy nie zadawala żadnej z drużyn, bo i Ruch miał sytuację, żeby mecz wygrać, przede wszystkim strzelił 4 bramki, prawda? Także jest to smutne, że strzelił 4 bramki i tylko zremisował. Ruch był tą drużyną, która no, stwarzała sobie sytuację, miała tych sytuacji więcej od nas. Także po meczu jesteśmy zadowoleni, że wyłożymy jeden punkt. Czy pańską drużynę opuściły siły w końcówce meczu? Mogło to tak wyglądać, aczkolwiek wie pan, to są profesjonaliści, oni mają być przygotowani i grać tak jak kalendarz jest ułożony. A kalendarz jest ułożony tak, że gramy 9 spotkań w kwietniu. Na pewno zregenerujemy siły i w kolejnym spotkaniu ligowym tych sił nam nie będzie brakowało. Z drużyną, która rewelacyjnie grała wiosną, bez straty punktu, bez straty bramek, pokazaliśmy. Szansy na zajęcie fotela wicelidera tabeli. Legioniści wychodząc na boisko znali już wynik meczu z Chorzowa. Fakt ten usztywnił nieco wojskowych, którzy długo nie mogli sforsować dobrze grającej obrony Petro. Tuż przed końcem pierwszej połowy znakomite dośrodkowanie z rzutu wolnego Rafała Siadaczki wykorzystał Marcin Mięciel i sprytnym strzałem głową pokonał bramkarza gości. Legia mozolnie odrabia straty do prowadzącego rywala z zamiedzy i w tej chwili traci już tylko 4 punkty do czarnych koszul. Wisła Kraków, Stomil Olsztyn. Krakowianie bez Węgrzyna i Sarnata, którym nie wyszedł mecz w Szczecinie. W bramce Wisła Adam Piekutowski. Mecz ciekawy i emocjonujący, a zarazem nerwowy i chaotyczny. Pełen zaskakujących zwrotów i paradoksów. Po 40 minutach wyrównanej gry pierwsze uderzenie otrzymali goście od Olgierda Moskalewicza. Strzał był znakomity. Podkręconej piłki nie mógł zatrzymać bramkarz Zbigniew Małkowski. Na 2 minuty przed przerwą drugi cios zadał własnej drużynie napastnik Stomilu Piotr Matys, który za uderzenie rywala został wyrzucony z boiska. W drugiej połowie najpierw Żurawski trafił w słupek z podania Czerwca. Obaj zagrali dopiero po przerwie. A w 54 minucie inny duet Pater Kałużny przeprowadził wzorową akcję od połowy boiska. Kałużny zakończył ją strzałem pozornie do obrony, tylko że piłka kopnięta była znów z ogromną siłą i rotacją. Jeszcze Żurawski trafił w słupek, wydawało się, że to już koniec dla Stomilu, tymczasem pierwsza kontra gości przyniosła im gola. Oto ta akcja. Podawał Holc, a strzelcem Zajączkowski. Z boiska zszedł już wcześniej dobrze grający po długiej przerwie ostatni obrońca Wisły Bogdan Zając. To była konieczność, trzeba było go oszczędzać. Tylko, że bez niego było już gorzej. Na kwadrans przed końcem zaspała krakowska defensywa, wyszedł z piłką Gorzkow i Piekutowski ratował się faulem. Tajemnicą arbitra Andrzeja Należnika pozostanie, dlaczego bramkarz Wisły nie dostał czerwonej kartki, lecz tylko żółtą. Rzut karny wykorzysta Bartosz Jurkowski i zanosi się w Krakowie na sensację. Dopiero teraz Wisła przyspieszyła. Najpierw po rzucie wolnym Czerwca Żurawski znakomicie strzelił głową. W 77 minucie krakowianie wyszli na prowadzenie. Trener Nawałka z wyczuciem wprowadził ich obu do gry. W 84. akcja Pater Czerwiec-Żurawski i spokój tego ostatniego przynosi Wiśle zwycięstwo nad Stomilem 4-2. Zwycięstwo to bez chwały i fanfar. Do ligowej doskonałości wciąż tej drużynie daleko. Po porażce z Groklinem w poprzedniej ligowej kolejce piłkarze UKS-u przez fachowców zostali już pożegnani w Ekstraklasie. Tym bardziej, że Łodzianie mają bardzo niekorzystny terminarz, chyba najtrudniejszy ze współtowarzyszy niedoli. Te spekulacje miały zostać potwierdzone meczem z mającą aspirację Pogonią Szczecin. Nowy, stary trener Ryszard Polak nie ukrywał. Terminarzyk jest bardzo trudny i ciężki, no ale nie można się zakładać w ogromny pesymizm. Wprost przeciwnie, uważam, że szansa jest ogromna, żeby się utrzymać. Tymczasem już w 5 minucie akcja UKS-u. Milar znakomicie do Madeja i 1-0.
Urugwajczyk otrzymał bardzo dobre podanie od Hamleta. Przytrzymał, wyłożył piłkę jak na patelni, Amadej doskonale uderzył. 3 minuty później, zamieszanie pod bramką Pogoni. Majdan broni strzał Hamleta, dobija Grzelak i 2-0. Majdan umiejętnie zablokował uderzenie napastnika UKS-u, ale zwalił go z nóg na siebie i nie mógł interweniować przy uderzeniu Grzelaka. Minęło ledwie 60 sekund, faul Dziedzica na 16 i specjalista od takich sytuacji Dariusz Dźwigała popisuje się precyzyjnym strzałem. Niewiele miał do powiedzenia bramkarz UKS-u Michał Sławuta. Potem bardziej dziurawa niż przysłowiowy szwajcarski ser defensywa Pogoni pozwalała na wiele zawodnikom gospodarzy, ale ani Saganowski, ani Milar nie wykorzystywali okazji. W 25 minucie, co lekko przyszło, lekko poszło, Dźwigała z ponad 25 metrów i mecz zaczął się od nowa. Pomocnik portowców uderzył precyzyjnie, ale tym razem Sławuta mógł się wykazać lepszymi umiejętnościami. Potem znowu 3 tak zwane setki zmarnowali Saganowski i Milar, ale na 8 minut przed przerwą Kościuk mierzoną główką ustalił wynik w pierwszej połowie. 3-2. Wszystkie bramki dla UKS-u były dla ich autorów premierowymi w Ekstraklasie. W drugiej części meczu więcej do powiedzenia mieli goście walczący o wyrównanie. Pod bramką Sławuty działy się dantejskie sceny. Młodzi łódzcy gracze opadali z sił, ale to oni przeprowadzili akcję w 67 minucie. Madej do Grzelaka, Grzelak, Saganowski i 4-2. Wreszcie trafił Saganowski, który w poprzednich akcjach jakby bał się przyjąć na siebie odpowiedzialność. 3 minuty później dobrze grający Milar popisał się pięknym uderzeniem, przy którym szczęście uśmiechnęło się do Majdana. W 83 minucie Szifon pozbył się z wodem Dziedzica i Pogoń uzyskała kontaktową bramkę. Na tym się skończyło, choć emocji do samego końca nie brakowało. ŁKS Pogoń Szczecin 4-3. Taka jest polska liga, że się ma troszeczkę szczęścia i próbuje się gdzieś znaleźć swoje mocne strony i troszeczkę słabsze przeciwnika. W związku z tym strzeli się więcej bramek od przeciwnika i się wygra. Pewno, że mieliśmy trochę szczęścia, ale strzeliliśmy 4 bramki, to jest sukcesem na pewno. Piłkarze Amiki Wronki 10-krotnie spotykali się z łódzkim Widzewem. Raz zremisowali, jednak nigdy nie wygrali. Zatem statystycznym faworytem tego spotkania byli łodzianie. W zespole gości zabrakło w tym meczu Sławomira Guli, natomiast dołączył po chorobie bramkostrzelny Litwin Robertas Poskus. Mnie się nie udało nigdy wygrać w Amice z innymi klubami. Jeżeli to się zmieni, to znaczy, że Widzew będzie tutaj albo zwycięski, albo zakończymy drugie miejsce. Tu mi się zawsze jako trenerowi ciężko grało. Ja już nie wracam do historii. Natomiast wygraliśmy 3 mecze i jestem absolutnie świadom tego, że kibice w Łodzi oczekują nie tylko zwycięstwa, ale również dobrej gry. Drużyna z Wronek przystąpiła do tego pojedynku osłabiona brakiem najlepszego swojego napastnika Pawła Kryszałowicza, pauzującego za żółte kartki. Oraz z powodu kontuzji nie wybiegli na boisko Paweł Pęczak, Piotr Dubiela i Tomasz Dawidowski. Mamy pewne kłopoty kadrowe, ale są takie mecze, że trzeba je wygrać i dzisiaj jest dla nas taki mecz, zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Mamy 2 napastników, mamy Kalu, mamy Króla i myślę, że jeden z nich na pewno strzeli bramkę. Rozpoczęło się bardzo obiecująco dla gospodarzy, którzy grają w niebieskich strojach. Już w drugiej minucie, po podaniu Maxwella Kalu, Dariusz Jackiewicz stanął przed szansą zdobycia prowadzenia. Chwilę później Bartosz Bosacki próbował znów zaskoczyć bramkarza Widzewa. Jednak Sławomir Olszewski, także po pięknym strzale Grzegorza Króla, interweniował skutecznie. Podopieczni trenera Stefana Majewskiego nie potrafili jednak w pierwszej części meczu wykorzystać swojej przewagi. Łodzianie najbliżsi strzelenia gola byli w 45 minucie, kiedy to Marcin Zając zmarnował tak zwaną stuprocentową sytuację na objęcie prowadzenia. 5 minut po przerwie udany kontratak wyprowadzili gospodarze. Krzysztof Piskuła podał do Marka Zieńczuka, ten odegrał Remigiuszowi Sobocińskiemu, który pięknym strzałem z woleja ulokował piłkę w bramce Widzewa, co pozwoliło Amice objąć prowadzenie. Patrząc na przewagę Wronian, druga bramka wisiała w powietrzu. W 64 minucie po podaniu Jarosława Bieniuka Grzegorz Król podwyższył na 2-0. Tuż przed zakończeniem meczu, podobnie jak w pierwszej połowie, znów Marcin Zając nie wykorzystał sytuacji na zdobycie honorowej bramki. Tak więc Amika przełamała złą pasę w pojedynkach z Widzewem, wygrywając 2-0. Po raz pierwszy Amika pokonała Widzew.
Wydaje mi się, że to było zasłużone zwycięstwo. Na pewno mój zespół się pokazał, że potrafi grać w piłkę i potrafi wygrywać z zespołem, który w rundzie wiosennej bardzo dobrze się spisuje. Wydaje mi się, że wszyscy widzieliśmy, że zwycięstwo Amiki nie podlegało dyskusji. Świetny mecz i bramka Remigiusza Sobocińskiego. No na pewno nie tylko Remka. Cieszę się bardzo, że Grzesiek też strzelił, bo miał taką negatywną serię. Zdarza się to zawsze napastnikowi, ale bardzo się cieszę, że właśnie ta dwójka zawodników dzisiaj zdobyła bramkę. Amika chciała wygrać, walczyła, wygrała zasłużenie absolutnie. Z Groklinem 1-2, wpuszczeni bezpłatnie na trybuny kibice, po końcowym gwizdku zdemolowali część trybun. Policja musiała użyć broni gładkolufowej, aby zaprowadzić porządek. W 30 minucie po podaniu Piechniaka z piłką wprawdzie minął się Kłosiński, ale już Prusek nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce. 10 minut po przerwie Kocyba, mając na koncie żółtą kartkę, nie zaryzykował starcia z Kłosińskim i było 0-2. W tym momencie w sukces Górnika wierzyli tylko najwierniejsi fani. Nie mamy nic do stracenia, jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli. W przerwie rundy nastąpiły pewne zmiany kadrowe, no i zespół się wzmocnił i walczymy dalej o utrzymanie. Postawiono nam cel, żeby się utrzymać. Kilkadziesiąt sekund po bramce Kłosińskiego piłka uderzona przez Probierza odbiła się od poprzeczki. Kotorowski skapitulował jeden jedyny raz w 80 minucie. Bramkę z rzutu karnego zdobył Kąpała. Na więcej nie starczyło Zabrzanom nie tyle czasu, co w głównej mierze umiejętności. Marcin Bochynek jako trener Górnika przegrał po raz trzeci z rzędu. Jesienią pracował w Groklinie. Zrezygnował, kiedy przegrał z Górnikiem. Kolei losu odgadnąć nie sposób. Nie było to wielkie piłkarskie widowisko, bowiem Lech Krajzel i Odra Wodzisław walczą o utrzymanie się w lidze. Gospodarze grają w niebiesko-białych strojach. Dla poznaniaków niezwykle ważne spotkanie, gdyż tylko zwycięstwo dawało kolejne nadzieje na pozostanie gospodarzy w lidze. Tak się jednak nie stało. Podopieczni trenera Mariana Kurowskiego przegrali tę rywalizację 0-1. Jedyna bramka w tym meczu padła w 23 minucie. Po dośrodkowaniu Michała Chałubińskiego i błędach obrony Lecha Paweł Sibik zdobył prowadzenie dla Wodziszan. Gospodarze próbowali szybko odrobić tę stratę, jednak nic im w tym meczu nie udawało się. Przez 90 minut nie mogli złapać rytmu, choć stworzone sytuacje bramkowe przez Ślusarskiego i Twardy Grosza powinny zakończyć się zdobyciem bramki. Jednak nieporadność napastników Lecha była w tym spotkaniu wielka. Ostatnie 15 minut tego słabego spotkania Lechici grali w dziesiątkę, bowiem sędzia Zbigniew Urbańczyk z Krakowa pokazał czerwoną kartkę Maciejowi Szerfenowi. Natomiast nie dopatrzył się faulu na Maćkiewiczu po interwencji Jegora. Ostatnią szansę na wyrównanie miał w 85 minucie Jarosław Maćkiewicz, jednak Grzegorz Tomala bronił z dużym wyczuciem. Odra Wodzisław dzięki temu zwycięstwu oddaliła sobie widmo spadku z Ekstraklasy. Jerzy Wyrobek, uśmiechnięty, gratulacje, 3 punkty. Spodziewał się pan tego? No na pewno nie spodziewałem się tego. Ja Lubin z ruchem Radzionków, w zespole gospodarzy panowała pełna mobilizacja. Nikt w drużynie Zagłębia nie dopuszczał nawet myśli o stracie punktów. No, oczekiwania co do tego meczu zarówno działaczy, trenerów, jak i kibiców Zagłębia Lubin są podobne, pokrywają się. Interesuje nas tylko zwycięstwo dzisiaj. Choć trzeba oddać, że zespół ruchu Radzionku jest bardzo niewygodnym, grającym taką nieprzyjemną piłkę. Bramkę zdobył dla gości Rafał Jarosz. Zagłębie przegrywało z ruchem 0-1. Odpowiedź gospodarzy była niemal natychmiastowa. Kowalski dokładnie dośrodkował z prawej strony, a nadbiegający Jerzy Podbrożny efektownym strzałem głową zdobył wyrównującą bramkę dla Zagłębia. Kolejna akcja ruchu Radzionków i ponownie Rafał Jarosz zaskoczył Mioduszewskiego. Zagłębie nieoczekiwanie przegrywało z ruchem 1-2. W 30 minucie pierwszej połowy meczu tej szansy nie zmarnował Krzysztof Markowski. Zagłębie przegrywało z ruchem 1-3. Pod koniec meczu dwie bramki dla Zagłębia. Najpierw Grzybowski, a później Jerzy Podbrożny, który ustalił wynik spotkania. Zagłębie zremisowało z ruchem Radzionków 3-3. W tym sezonie bardzo ciężko będzie o puchary. Z ruchem Radzionków 3-3.
A oto komplet wyników 22. kolejki pierwszej ligi. Remis w meczu na szczycie Ruchu z Polonią i zwycięstwa goniącej Legii nad Petro i Wisły ze Stomilem 4-2. W tabeli zmiana na drugim miejscu. Prowadzi nadal Polonia 47 punktów, druga Legia 43 i trzeci Ruch Chorzów 42 punkty. W drugiej połowie tabeli bez większych zmian. 9 Widzew 27, tyle samo punktów Petro. Tabelę zamykają dwie wielkopolskie drużyny, Lech Poznań i Groklin Grodzisk Wielkopolski. I jeszcze wyniki 9 kolejki pierwszej ligi piłki nożnej kobiet. Bramkarka Czarnych Helena Pieczyk już od 890 minut nie puściła gola. Ustanowiła tym samym rekord ligi w jej 20-letniej historii. Jeżeli Zagłębie za tydzień nie zagra i odda punkty walkowerem, zostanie relegowane z pierwszej ligi. W tabeli bez straty punktu i co ciekawsze bramki prowadzą zawodniczki Czarnych Sosnowiec.